No. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z mojej szklarni, z moich perełek. Pomidory, które tutaj wysadziłam, jak widzicie, dobrze się mają. Tutaj dzisiaj powiem o nich kilka słów bardzo istotnych i ważnych teraz, kiedy już mamy koniec sierpnia z zapasem. Ale zanim tutaj powiem dalej, cofniemy się 2 tygodnie wcześniej, jak to tutaj te pomidorki wyglądały. No i pomidorki, te, które mam w tunelu foliowym, i tutaj w szklarni, te już mi zaczynają dojrzewać. Te dojrzewają cały czas, bo tutaj je pokazuję na bieżąco. I teraz chodźcie, kochani, tutaj bliżej. Mamusiu, moja najdroższa, zbliżno się tutaj z tym okiem na świat. Zobaczcie, jak te wyższe piętra, mówiłam, że będę wam pokazywała w każdym etapie wzrostu i rozwoju pomidora, jak to wygląda, bo też są zdania, że nie można puszczać wyżej pięter, bo roślina nie wykarmi. Wykarmi pod warunkiem, że dostanie do korzenia i do listnie. Jeżeli będziemy ją dokarmiać do listnie, ona wykarmi, bo szybciej pobiera składniki pokarmowe. To, co już mówiłam, nie łapie mi tutaj zarazy, ale oprysk idzie co 7 dni. Drożdże i ta, no mamcia, podpowiedz mi, czosnek, drożdże i czosnek opryskuje. No jest już tutaj głód, występuje. Tu na liściach, zobaczcie, robią się takie przebarwienia. To nie jest zaraza, to nie jest choroba, to jest brak potasu. Krzyczą, Reniu, daj jeszcze papu, bo gron jest bardzo dużo. My już tutaj w sumie zebraliśmy chyba z 15 kilo pomidorów, nie? Tak. Z tych dwóch krzaków i nadal dojrzewają. Wyższe piętra to jest, jakbym tak rozprostowała pomidora, krzak pomidora to jest na około wysokości 2 metrów, no i tutaj jeszcze jest z 0,5 metra. Powiązały się kolejne grona. W ostatnim odcinku pokazywałam te kwitnące, one kwitły. Tutaj są, żaden owoc nie opada. Tu kwitną kolejne, też nie żółkną, nie opadają, więc roślina wykarmia, starcza jej pokarmu, ale potasu jej brakuje. Potas jest bardzo ważny na dojrzewanie, żeby one szybciej, równomiernie dojrzewały, żeby ładnie się wiązały. No i przede wszystkim gnojówka ze skrzypu, która nie pozwoli, żeby pomidory nam pękały, żeby nie miały tutaj takiej czarnej piętki, żeby tutaj nie było pęknięć. No i co też, kochani, najważniejsze, ogławianie pomidorów z liści. Teraz jest już taki moment, gdzie będą nam szybko wchodziły zarazy różnego rodzaju, choroby grzybowe, bo temperatura na zewnątrz robi się niekorzystna. W dzień mamy w cieniu 30 stopni, a w nocy spada do tych stopni kilkunastu, 12, 13. Są zapytania, czy już zamykam szklarnię. Nie, to jeszcze nie jest ten czas. Szklarnię będę zamykać, jak temperatury spadną poniżej 10 stopni. Teraz, gdybym ją zamknęła, szybko namnożą mi się tutaj różnego rodzaju patogeny i zaczną mi tutaj włazić jakieś dziadostwa na liście, bo będzie za duża taka wilgotność, mała cyrkulacja. To jest jeszcze za wcześnie. Tutaj teraz już można te stożki wzrostu obciąć z tego względu, że te kwiatki, one już i tak nie wydadzą dojrzałego owocu. Ewentualnie można jeszcze próbować zostawić, żeby się takie zawiązały i później na zielono oberwać, zostawić je gdzieś w domu, żeby nam dojrzewały, ale to raczej już nie, bo to dopiero zaczyna, wiecie, kwitnąć i on ewentualnie, ten owoc, wykształci się taki, maksymalnie taki. Ten jeszcze możemy sobie zostawić, ale takie pypcie, no to niestety z tego już pożytku mieć nie będziemy. To mi jeszcze spokojnie dojrzeje, no i chyba przyjdę. Szkoda mi jest, nie ukrywam, szkoda mi jest, bo tak człowiek się łudzi, no ale to już jest sierpień, no te jeszcze może pozostawiam, ale tu kolejne już będę uszczykiwać. I teraz, jeżeli obrywacie liście, nie róbcie tego w ten sposób, żeby tak, bo robimy duże zakaleczenie. Tu mimo wszystko skórka się
podciągnie, znaczy obciągnie, podciągnie, no oberwie się razem z tym liściem, następuje mikrouszkodzenie. Niby ktoś by powiedział, nic się nie dzieje, okej, nic się nie dzieje, ale teraz jeżeli mamy taki rok niekorzystny, bardzo szybko będą tutaj wchodziły choroby bakteryjne, choroby grzybowe i to osłabia roślinę. Nożyczkami ciach, ciach. Ważne jest obcinanie liści, zwłaszcza teraz, bo warunki już się robią coraz bardziej niekorzystne. Cały rok są niekorzystne. To jest druga strona medalu. Ale no niestety, tutaj trzeba im wentylacji. Pszczółka, co ty tu chcesz zapylać? Kwiatuszki chyba moje. Idziemy. Sio! Sio, mamusia! Tak było 2 tygodnie temu. Te tutaj po tej stronie nie były jeszcze aż tak dojrzałe. Zrywamy je, bo też film był już wcześniej z tych pomidorów, gdzie to zrywałam całe pół kosza, nazbierałam 15 kilo, było ich po zważeniu z tych dwóch krzaków. I teraz podejrzewam, że też będzie z 10 kg. One cały czas rosną. Tutaj pokazywałam, że oberwałam stożek wzrostu. Oberwałam go tylko w jednym miejscu, wreszcie tutaj nie oberwałam. To były kwiaty. Dzisiaj zobaczcie, jakie są owoce. Jednak tutaj te już mi obsechły z upałów. Tutaj przez 2 tygodnie mamy temperatury naprawdę bardzo wysokie. Po 32, 3, 5 stopni w cieniu i te pomidory tutaj, wiecie, no też cierpią, ale w końcu wiem, jakie są. Tam jest gruszka duża, nie wiem, jaka jest odmiana, bo dostałam od kogoś i tylko zaznaczyłam sobie jako gruszka. Tutaj jest czarnomorski gigant, to już wiem, że jest z nasion. Dwa kolejne to są żółte. Żółte pomidorki. Nie wiem jeszcze, jak smakują, bo jeszcze ich nie zjadłam. No i tutaj też są czerwone i są jakieś żółte. Być może to są z bawolich serc, chociaż na serce mi to nie wygląda. Pomidory, tutaj burz, liście. Trzeba teraz je obcinać intensywnie. Mamy już zróżnicowanie temperatur. W dzień okropne, okropnie wysokie temperatury. Parno, w nocy już jest chłodniej, więc bardzo łatwo są te pomidory narażone na choroby grzybowe, na opadanie kwiatów w związku z temperaturą i przede wszystkim głód. Ziemia musi być non-stop mokra. I ja tutaj też nie podlewam ich punktowo, ale je całą ziemię. Przelewam ją naprawdę mocno. I teraz podlewanie, a podlanie to są naprawdę dwie różne rzeczy. Często idziemy i podlewamy punktowo, ciach, ciach, ciach. Ale to jest mało, trzeba je przelać. Tak przelać, żeby cała ziemia wokół była przynajmniej na tyle przemoknięta. Wtedy pomidory można podlewać raz na 2, nawet 3 dni, bo ta ziemia, mimo że wyschnie na wierzchu, to pod spodem będzie trzymała wilgoć. Co 2 najpóźniej 3 dni iść i przelać, naprawdę zlać tą ziemię fest, żeby te pomidory miały wilgoć, po to, żeby ładnie transportowały składniki pokarmowe, bo jeżeli będzie tylko podlewanie punktowe, tej wody będzie im brakować. Będzie zamknięcie dopływu składników pokarmowych. One będą narażone, będą słabsze, będą gubić kwiaty i nie będą równomiernie dojrzewać. Fajną alternatywą na teraz, tutaj Wam pokażę, ja też kupiłam, jest coś takiego. To jest w pełni naturalny środek, oprysk, zdrowy pomidor. Zawiera on cynk, potas, fosfor, wszystkie składniki tak dobrane do właśnie teraz wzrostu i rozwoju w sierpniu już, gdzie no, praktycznie zbliżamy się ku końcowi, a jeszcze ku końcowi oczywiście prac takich ogrodowych. Za chwilkę zaczną się zbiory plonów. Dzień już jest coraz krótszy, więc i tutaj światło już inaczej operuje. Jest wszystko już przygotowywane do zimy. Tak samo i te pomidory już będą gorzej wiązały te owoce, gorzej będą się rozwijały. No a jeszcze bym chciała, żeby to dorosło i później, żeby jeszcze to zjeść. I ten spray stosuje się go dolistnie, to jest dokarmianie dolistne.
Taka butelka wystarczy na około 25 roślin, takich dużych. No i tak jak ja tutaj mam, no to mi wystarczy na 3 opryski. I wiecie co, ja to daję tak co 10 dni. Ten spray, wiecie co, też nabyłam go całkowicie przypadkiem, bo jakiś miesiąc temu pojechałam sobie do ogrodniczego w Kostrzynie, do Agrohitu, po pokrywki na słoiki. Chciałam takie ładne sobie kupić tam do przetworów. I tak żeśmy się zgadali o pomidorach. Ja mówię, że takie niekorzystne warunki, tak trzeba te pomidory dbać. Mówię, że ja tu pryskam drożdże, dokarmiam je gnojówkami i tak dalej, do listnie. I wtedy mi tam powiedziała, że mają coś takiego, że to jest świetna alternatywa właśnie na taki czas, gdzie one już od lipca do końca wegetacji rosną, potrzebują ogrom składników pokarmowych, bo i owoców jest ogrom zawiązków, kwiatów, są liście. Pogoda jest taka, że te składniki od korzenia są ciężko transportowane z racji tego, że są upały. I polecili mi to. No pierwsze moje pytanie, czy jest to naturalne? Tak, sprawdziliśmy jeszcze dodatkowo w opisach, w katalogach. Jest to środek naturalny i stosuję go już w sumie czwarty raz, bo tak stosuję sobie co 10 dni i naprawdę, no zobaczcie, jakie są pomidory. Także mam to pierwszy rok. Ile to już jest na rynku, tego Wam nie powiem. No tu będą może pytania, co to jest, jak to wygląda. O coś takiego. Także wiecie co, polecam Wam to. Bo tutaj mówię, używam już od dobrego miesiąca, nic się z pomidorami nie dzieje. Są ładne, dokarmione i teraz dokarmiamy tylko i wyłącznie, jak jest temperatura niższa. Wieczorem, nie ma upału. Psikamy całą roślinę od góry, od dołu. Ja już to mówiłam, że liść z góry, on jest twardszy, narażony na słońce. Pod spodem jest delikatniejszy. I nawet zwróćcie, mszyca, ja tu się nie będę powtarzać, bo ten odcinek był, zawsze żeruje pod spodem, bo jest łatwiejszy dostęp. Tak samo i ona składniki pokarmowe pobierze łatwiej od dołu. Także istotne jest od góry, od dołu. Nic się z nimi nie będzie działo. Tutaj są wszystkie składniki, które chronią przed chorobami grzybowymi. Oczywiście, żeby ktoś sobie nie pomyślał, aha, mam to, cudowny środek, odpuszczam sobie drożdże i czosnek. Nie, drożdże, czosnek też. I tutaj też opryskuję zapobiegawczo, żeby nie szły choroby. Ale to też stosuję i chyba działa, bo pomidory są ładne. Także tutaj mówię, nie bójcie się uprawy. To wszystko mi już tu, zobaczcie, padło w dół. Chyba by trzeba było to podnieść trochę do góry. No i będę dzisiaj to podnosić. Tutaj mi się oczywiście stworzy taki łuk, bo jest tych pomidorów dużo, ale jest też i owoców. Myślę, że jeżeli jeszcze nie spadną drastycznie temperatury, to jeszcze we wrześniu, końcem września, może w październiku, te pomidory jeszcze będą. Zamknę tutaj szklarnię. Ewentualnie przyniosę sobie ogrzewanie, żeby na noc załączać przed ewentualnymi przymrozkami i może uda mi się do listopada tutaj pomidory potrzymać. No zobaczymy, bo może być tak jak w tamtym roku. Jedna noc zwiodło mnie, nie będzie przymrozku, nie załączyłam, przychodzę rano, wszystko wisi czarne. Tak może być i teraz. Zobaczymy, będą na pewno jeszcze filmy, będę Wam pokazywać, jak te pomidory tutaj wyglądają. No ale zobaczcie. Czerwono! Będę dzisiaj zbierać. Na dzisiaj to tyle, bo już i tak się rozgadałam, ale po prostu cieszę się, bo z niektórymi rzeczami poległam. Poszłam na tarczy, a tutaj jestem z tarczą i to chucham, dmucham o nie, no to już tak w przenośni, ale no jestem dumna, jestem zadowolona z tych pomidorów i to jest mój taki kolejny sukces, ogromny sukces, że w tym ciężkim roku niestety lata mamy coraz cięższe i tutaj musimy się nieźle natrudzić, żeby zjeść dobre jedzonko, dobre warzywo. I tego Wam życzę, żebyście te dobre warzywa też mieli. A na dzień dzisiaj nie przedłużam. Do następnego.